Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale Zagrajmy w Mass Effect. I teraz idziemy moi drodzy oczywiście do tego miejsca, do tej platformy paliwowej dokładnie. I cóż, zobaczymy co tam będzie, co nie. O kurde. Kurde. Nie spodziewałem się takiego czegoś. Kurde, naprawdę. Kurde, no Liara, ale ty jesteś słaba, kurde, naprawdę. Kurde, dobrze. Kurde, chodź tu Garus, uważaj. Wow, 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 wow. Aż tak. Jest. O, udało się chyba. Czy nie? Chyba tak. Czekajcie, co ja muszę tu? Co ja muszę tu zrobić? Halo? Co ja muszę tu zrobić? Kurde. Nie wiem co jest gorsze, Getty czy cały ten piasek w moim... Co jest? Kurde. Co ja muszę tu zrobić? Zinfiltruj... No dobra, ale... Ale... O, znikło, dobra, kurde. Trochę było to, powiem wam, dziwne, co nie? Dobrze. To teraz kierujemy się najprawdopodobniej do tej placówki badawczej, co nie? Tylko jestem ciekaw, czy coś tu po drodze, wiecie, nas złapie jeszcze. Najprawdopodobniej tak. Jak zemrzycie przy takich grach, wiecie, typu gra. A jak inaczej? Dokładnie tak. A, bo my jesteśmy już przy placu... No właśnie. Pierdzielone te. Mogę zro... Brak zagrożenia z powietrza. Chyba pomaga nam się. Kurde. Spierdzielamy. Kurde. Dobra, świetnie. Kurde. Shit. Który to? Gdzie on jest? Kościół. Kurde. Dlaczego zablokowany? Garus. Naprawdę. Naprawdę. Nie, 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 nie. Aj, aj, aj. Chodź tu, Garus. Wycofajcie się, kurde mać. Wycofajcie się, no proszę was. Świetnie, Garus, wycofajmy się, kurde.
Może niepotrzebnie ich uleczyłem, ale... Kurde. Czekajcie, może... Kurde. No atakuj. Kurde, naprawdę. Świetnie. Dobra, jest. Obszar zabezpieczony. Dobra. Elegancja Francja. Tu nic nie ma. Oczywiście, że jest skrzynka. A, zredukujemy już. Dobra. Kurde. Dobra. Dobra, idziemy teraz w tamten kierunek jednak. A nie, chwila. Jak ja mam tam wejść do tej stacji? Halo? Nie wiem. Dobra, pójdziemy z tamtej strony może. Może tu coś będzie. Kto wie. Zawsze tak jest, że wiecie, z tej strony... Właśnie. I dobrze, trafiliśmy. Tutaj. Oddział cień musi być już blisko. Utrzymać pozycję! Utrzymać pozycję! Kurde. Wow, coraz bliżej jesteśmy, ja pierdzielę. Do cel, do laboratoriów. Co to jest? Kontrolka drzwi. Nie mogę. Też nie mogę. I tu też nie mogę. Ha. Co jest? Mamy dostęp do systemu bezpieczeństwa bazy. Spróbuję go wyłączyć. Może nawet wywołam alarm po przeciwnej stronie kompleksu. W ten sposób pozbędziemy się strażników, ale z drugiej strony nie wiem, czy Salarianie sobie z nimi poradzą. Williams sobie poradzi. Załatwmy kilku strażników w bazie. Aby tylko byli na to przygotowani. No właśnie. O kurde. Kurde. Świetnie. Salarianie? Kapitan wspomniał, że stracił paru żołnierzy. Dobrze wiedzieć. To nie? Dobrze wiedzieć. O kurde. O ja pierdzielę. Chodźcie tu, kurde, spierdzielajta. Ja pierdzielę. Kurde. Co jest? Kto w niego napiernicza? O, panie. Panie. Popieprzyło cię, czy co? Kurde. Nie wiem, czy tędy mam iść. Czekajcie. Bo tu chyba nie ma innej drogi. Czekajcie, może przejdźmy jeszcze raz. Może przejdźmy jeszcze raz. Kurde. Jak zwykle muszę jak coś... Spierdzielić, dobra. Zobaczymy jeszcze tutaj przede wszystkim, czy coś tu mamy do, wiecie, do zebrania.
Dobra. Ale chyba nie. Nie, nie ma nic. O, tu uważaj. Idźcie, idźcie stąd, idźcie. Świetnie. Dobra. Kurde, jak se idą. O, medi. O, świetnie. Co to jest? Kurczę. Dobra, idziemy tu. Wow. Halo? Czy ktoś tu jest? Owszem. Zaraz. O kurde. Dobra. Kapitan został oskrzydlony. Eigor, połącz się z Jetto. Musimy grać na czas. Winda. Albo inaczej, jeszcze tu. Może przejdźmy. Nie, tędy nie. Czekajcie, jak mam do tych... Tu jeszcze mamy jakieś drzwi. Bo właśnie nie wiem, gdzie to mnie prowadzi. Kurde, nie o to mnie chodzi. Bo tu jeszcze mamy... Bo tu jeszcze musimy przecież zejść do tych... Jak to się nazywa? Może tędy spróbujmy? Nie, to w górę idzie, kurczę. To nie tak. Kurde. Naprawdę? Co się tutaj dzieje? Gdzie są strażnicy? Gdzie jest Salen? Nie podchodźcie. Cudowne zwalenie tego domu. Kurde. Kurde, wiedziałem, że to będzie coś... Coś... Spadaj. Świetnie. Debil, no. No debil. Jak we mnie chciał się wbić. Przecież to widać było, że chciał się wbić. Gdzie jest Soren? Kurde. Ja pierdzielę. Gdzie jest Soren? No nie wiem, gdzie jest Soren. Kurde, no nie wiem. No co ja poradzę ci? Oj. Dobra, udało się. Aj. To nic nie ma takiego ciekawego zbytnio. Ajajajajaj. Dobra. Kurde. Kable mi wlazły pod but. Nieźle, co nie? No nic, dobra. Idziem. Czekajcie, tędy. Czekajcie, dobrze ja idę? Do służb bezpieczeństwa. Kurde, wiecie, że ja się pogubiłem tutaj? Tak szczerze mówiąc teraz. No nic, spróbujmy tutaj. No trochę się tu, powiem wam, pogubiłem. Albo i nie. Kurde, wredny. Świetnie. Udało się. Bez problemu. O kurde. Ale tu kontrolek. Nie strzelać. Proszę. Chcę tylko wydostać się stąd, zanim będzie za późno. Gadaj. Kim jesteś i czego chcesz? Rana Tanoptis, neurolog. Ale ta praca nie jest warta śmierci. Czy czegoś gorszego. Myślisz, że indoktrynują tylko więźniów? Prędzej czy później Saren zechce pogrzebać i w moim mózgu. Myślałem, że macie tu wylęgarni. Nie na tym poziomie. Tutaj badamy oddziaływanie suwerena na organ. Nie miałam wyboru.
Ta praca jest bardziej wiążąca niż myślałam. Ale mogę ci pomóc. Ta winda za mną prowadzi do prywatnego laboratorium Sareny. Mogę cię tam wpuścić. Eju. Rozumiesz? Pełen dostęp. Wszystkie prywatne akta Sarena. Mamy układ? Mogę iść? Co tutaj badaliście? Ten statek, Suweren, emituje jakiegoś rodzaju sygnał. Jest niewykrywalny, ale działa. Widziałam skutki. Saren wykorzystuje go do kontrolowania swoich ludzi. Nazywa się to indoktrynacją. Bezpośrednie działanie sygnału zmienia cię w bezmózgiego niewolnika, takiego jak ci salarianie poddani testom. Ale są też skutki uboczne. Zamierzam wysadzić to miejsce. Co? Nie możesz! Ja nigdy... Uciekła. Podobało ci się, komandorze. A jak? Dokładnie. Dobra, gdzie mam, kurde... O! O kurde. Udało się, ale tu kurde nic nie ma. Serio? Łech. Gdzie ona uciekła? Gdzieś tam wlazła, Holender. Dobra, idziemy dalej. Czekajcie, gdzie w ogóle my jesteśmy? Do wieży komunikacyjnej się kierujemy. Dobra. Niech pan... No niech będzie już. Którędy teraz? O kurde. O panie. Dobra, do wieży komunikacyjnej. Zobaczymy, co dalej będzie. O, widzę. Coś tu mamy. Chwila. Co my tu mamy w ogóle? Komandorze, spójrz tutaj. Kolejny nadajnik. Taki sam jak na Eden Prime. Dobrze, tylko my zejdźmy. Ale jaja. Pii. I co teraz? What the f... Do biura ochrony, tylko jak tam przejść? Chwila. Niech no ja tutaj... O, a to co? Niedobrze. Nie jesteś Sarenem. Co to jest? Jakiś interfejs WI? Żałosne stworzenia z krwi i kości. Dotykacie mojego umysłu, niezdolni do zrozumienia. To chyba nie jest WI. Istnieje wymiar egzystencji wykraczający poza wasz świat. Nie potraficie go sobie nawet wyobrazić. Jestem ponad wami. Jestem suwerenem. Suweren nie jest żadnym statkiem żniwiarzy. To sam żniwiarz. Żniwiarz? To nazwa nadana nam przez Protean. Nieważne jak nas nazywacie, my po prostu jesteśmy. Proteanie zniknęli 50 tysięcy lat temu. Nie mogłeś być przy tym, to niemożliwe. Życie organiczne to mutacja, przypadek. Wasza egzystencja mierzona jest w latach i dekadach. Biedniecie i umieracie. My jesteśmy wieczni. Stanowimy szczyt ewolucji. W naszych oczach jesteście niczym. Wasze wymarcie jest nieuniknione. My jesteśmy kresem wszystkiego. Jakikolwiek masz plan, nie uda ci się. Dopilnuję tego. Pewność siebie zrodzona z ignorancji. Nie można przerwać cyklu. Cykl? Jaki cykl? Ten wzór powtarzał się wielokrotnie. Cywilizacje organiczne powstają, ewoluują, rozwijają się.
i uczcie to sławy giną przez nas. Proteanie nie byli pierwsi. To nie oni stworzyli Cytadelę. Nie oni zbudowali przekaźniki masy. Oni tylko odkryli spuściznę mojego gatunku. Dlaczego zbudowaliście przekaźniki masy? Po co to wszystko? Wasza cywilizacja oparta jest na technologii przekaźników masy. Naszej technologii. Używając ich, wasze społeczeństwa rozwijają się tak, jak tego oczekujemy. My nakładamy porządek na chaos organicznej ewolucji. Istniejecie, bo na to pozwalamy. Umrzecie, bo tego chcemy. Oni traktują nas jak plony. Pozwalają nam dojść do pewnego etapu, po czym koszą nas jak jakieś zboże. Skąd się wzięliście? Kto was zbudował? Nie mamy początku ani końca. Jesteśmy nieskończeni. Po tym, jak wasza cywilizacja zostanie zapomniana, nadal będziemy trwać. Czego chcecie? Niewolników? Zasobów? Mój gatunek wykracza poza wasze pojmowanie. Każdy z nas jest niezależny i wolny od wszystkich słabości. Nie możecie nawet pojąć istoty naszej egzystencji. Gdzie jest reszta żniwiarzy? Jesteśmy niezliczeni. Nie ma ucieczki. Nadchodzi czas naszego powrotu. Nie możecie uciec przed sobą. Ty nawet nie żyjesz. Twoje słowa są tak samo puste jak ty. Jestem zapowiedzią waszego zniszczenia. Rozmowa dobiegła końca. Co za... Komandorze, mamy kłopoty. Co jest, Joker? Ten statek, Suweren, porusza się. Nie wiem, co tam stało się na dole, ale ta rzecz właśnie wykonała zwrot, który rozerwałby każdy z naszych statków. Leci w twoją stronę i to szybko! Zabieraj dupę w troki! Teraz! O kurde. Konsola nie działa. Jakieś pomysły, komandorze? Idziemy w stronę wylęgarni. Joker zgarnie nas po tym, jak podłożymy bombę. Dobra. Tu tędy. Dobrze idę? Chwila. Nie to. Kurde. F. To jest. No kurde. No właśnie. Dobrze idziemy w ogóle? Żeby nie było później, że ten, źle idziemy. Dobrze idziemy, dobra. Świetnie. Jety wycofują się z twojej pozycji, Jetro. Dzień trafił w żyły bomb. Teraz musimy... To jest. Kurde. Ja pierdzielę. Kurde. Jak się potknął. Chłe. Kurde. Świetnie. Tam jest kolejny dziad. Kurde. Kurde mać. Wnerwiają mnie te bronie, powiem wam szczerze. Kurde. Kurde Garus. Cholero ty jedna. Kurde mać, atakuj!
świetnie. Kurde. Kurde mać. Kurde, co? Co, że... Oh, shit. Kurde. To nie tak miało wyglądać. Ja nie wiem, gdzie mnie teraz zapisało. Kurde. Co jest? Kurde, naprawdę tutaj? Shit, dobra. Jeszcze raz. Na spokojnie. Ojajajajajajajaj. Kurde. Kurde. Debil, no. Nie żyje. Dobra, idziemy. Idziemy stąd. Kurde, zapiszemy sobie tu grę. Czekajcie, a jeszcze jedna rzecz. Chwila. Czy da się zobaczyć jakoś... Nie. Chodzi mi o... Kurde. Nie chciałem tego. Czekajcie. Oddział nie. Tylko dziennik. Ale to chyba... Jakoś trzeba, kurde... ...cofują się z twojej pozycji, Jetro. Dzień trafił w czuły punkt. Williams, odetnij je. Utrzymajcie je tam. Kurde. I ja muszę się teraz kierować w tą stronę właśnie, tylko kurde. Przede mną najpierw jest ten głupi jeden... ...spieruny jasny. Co jest? Idź, kurde! No nie. Świetnie. Kurde. Chodź tu, liara. Kurde, chodź tu. Chwila. Kurde, ile ich tam jeszcze jest, tych dziadów jednych. Kurde. Dziady jedne, no. Kurde. Czekajcie. Może bym sobie... to jedno wziął i może... Dobra, i jeszcze może... Kurde, nie wiem, którą. Czy to... Dobra, bierzemy. Kurde. Tam jeszcze dwóch jest. Dwa dziady, kurde mać. No nie. Kurde. Ja pierdzielę. Świetnie. Pff.
Jest. Udało się w końcu. Chodźcie tu. Dobra. Zobaczymy, co tutaj będzie na nas czekać. Kurde. Zapisujemy grę. Bo będzie później, powiem wam, no... lipa, żeby od nowa to przechodzić wszystko. Kurde. Mamy te wylęgarnie, tak? I teraz jak to, kurde... do wylęgarni, do stacji pada... Kurde. Weźcie mnie nie straszcza, kurde. Czekajcie, my mieliśmy kolejny poziom, tak? Właśnie. Co tu, kurde, sobie zwiększyć? Nie wiem, szkolenie widma może? Nie wiem. Albo szkolenie szturmowe jedno i... i może te... kurde, nie wiem. O, to sobie weźmiemy i będzie git. Mam nadzieję. Ta wieżyczka mogłaby wybić parę paskudnych dźwięków w klubie Normandii. O kurde! Kurdem. Świetnie. Dobra, idziemy dalej. Nie wiem, którędy, ale na pewno... kurde. Świetnie. Aj, przegrzanie, kurde. Świetnie. Świetnie. O kur... shit. Przed chwilą zapisałem grę. Znaczy... no... Oj. Dobrze, że daleko nie... wiecie, nie... no... dobra, idziemy na razie tędy. A, tu nic nie ma, dobra. Kurde. Może gdzieś tu zapiszmy grę. Czekajcie, zapiszemy sobie grę. Czekajcie, muszę sobie zobaczyć jeszcze jedną rzecz. O, teraz ten. Ta wieżyczka mogłaby wybić parę paskudnych dziur. Kurde. Kurde. Świetnie. Teraz idziemy dalej. Tylko nie wiem, którędy. Kurde, naprawdę. Dobra. Co jest? Kurde. Ja cię kręcę, no. Ja pierdzielę.
Co za wredne. Kurde. Dobra, jakoś trzeba będzie... Chwila. Chwila. Że co? Właśnie. Kurde, muszę im od nowa jeszcze przechodzić, to ja nie mogę. Ta wieżyczka mogła wyrzucić parę paskudnych dziur w lubie Normandii. Ja pierdzie... Naprawdę? Ja pierdziele, no. Kurde. No wypad. Gdzie jest ta wieżyczka? Kurde. Kurde, dawaj. No ja pierdzielę. Świetnie. Garus, wstawaj. Garus. Co za ciul. Ja pierdzielę. Kurde. Wredna. Kurde. Dobra. Dobra, może... Garus, wstawaj. Dobra, chyba nie wstaniesz, trzeba cię tak zrobić. Garus, dodawaj sobie życia raz, dwa. Kurde. Niech idą pierwsi, jak zwykle, idź. O kurde, no naprawdę. Wredna. O. Wszystkie? Chyba wszystkie. Dobra, idziemy powolutku sobie. O kurde. Oh shit. Naprawdę. Kurde. Shit. Świetnie. Jara, idź, zabijaj ciada. Teraz nasza kolej. Gdzie teraz? Kurde, nie wiem, gdzie teraz mam iść.
chwila. O! No, F. Co jest? No dobra. O! Dobra. Świetnie. Musimy pozbyć się kretów i podłożyć te ładunki. Świetnie. Tędy nie przyjdziemy. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Czekajcie, kto się w ogóle nazywa? Tutaj, tak? O kurde. Zobaczymy. Ładunki podłożone. Wynosić się wszyscy. Ruchy! Dawaj. A gdzie trzecia, czwarta? Tu jest. Kurde, jak się przestraszyłem. Co za dziady. Kurcze. O panie. Bomba na swoim miejscu. Jesteśmy Komandorze, słyszysz mnie? Bomba jest prawie gotowa. Idź do punktu zbornego, Williams. Odmowa, komandorze. Gety przyszpiliły nas przy wieży przeciwlotniczej. Ponieśliśmy ciężkie straty. O, ja nie dotrzemy do punktu zbiorczego na czas. Wyciągnij ich stamtąd, Joker. Już. Nie zgadzam się. Jest za gorąco. Nie możemy ryzykować. Powstrzymamy je tak długo jak trzeba. Oj. Dobrze, komandorze. Potrzebuję kilku minut, żeby uzbroić bombę. Idź z nimi. Spotkamy się tu później. Do wieży przeciwlotniczej. Ruszacie. Dobra, bierzemy tak jak tutaj jest. Garus. A może by wziąć, ale tu znowu kurde będzie, nie wiem kogo tu wziąć, kurde, a mogę tylko tyle wziąć, wróć, tak i tak weźmiemy sobie jednak teraz. Czekajcie, teraz tak, musimy iść z powrotem. Czy którędy mam iść teraz, halo? Bo tak średnio wiem teraz. Tędy. A, i tędy. Dobra. Co jest? Czego nie mogę teraz? A, bo tu dwie są, kurde, wieże przeciwlotnicze, halo. Co to ma być w ogóle? Tędy musimy iść. Ej. Dobra, jest. Mamy. O kurde. Kurde. Ja pierdzielę. Kurde. Dali. Pieruny.
Kurde, naprawdę. Ja pierdzielę. Świetnie. Kurde. Ja pierdzielę. Kurde. Czekajcie. A. Świetnie. Dali, wstawaj, kurde. Czekajcie, czekajcie, co ona tu ma w ogóle? Rzeź? Kurde. Kurde. Kurde mać. Ja cię kręcę. Dawaj, dawaj, dawaj życia. Padnij, śmieciu głupi. W końcu. W końcu padł. Kurde. Ile można? Ja pierdzielę. Dobra. W końcu. Można lecieć na górę. Kurde. Którędy teraz? Kurde. Chyba tędy trzeba iść. Skrzynia. Dobra, nie biorę żadnych tu... O kurde. Posiłki. Lepiej się pośpieszmy. Poruczniku, wykryliśmy transportowiec zmierzający w naszym kierunku. Już to jest. Mamy mnóstwo getów. Możesz je odeprzeć? Jest ich zbyt wiele. Chyba tego nie przetrzymamy. Aktywuję bombę. Alenko, co ty wyprawiasz? Upewniam się, że bomba wybuchnie. Bez względu na wszystko. Zrobione, komandorze. Zabierz Williams i wynoście się stąd. Zapomnij o tym! Damy radę sami. Wracaj po Alenko. Williams, powiedz Jokerowi, że spotkamy się przy wieży przeciwlotniczej. Tak, komandorze, ja... To właściwy wybór. Wiesz o tym, Ash. Trzymaj się, Kajdan. Po ciebie też wrócę. Nie wierzysz w to, komandorze. Co? Co się stanęło się? Tędy też, kurde, nie. Czekajcie, bo nie wiem, którędy mam iść. Do wieży, do wulęgarni. To chyba tędy trzeba iść. Pewnie tak. Zaraz się okaże w sumie. Tak. Czy oni w wulęgarni są, kurde? Ja już sam nie wiem, gdzie oni są w ogóle. No właśnie nie wiem, gdzie oni są dokładnie, czy oni są... O kurde! Dobra, tylko jak się tutaj...
kurde. O kurde. A to dziad Jezu, jeden. Moje gety były całkowicie przekonane, że to Salarianie byli prawdziwym zagrożeniem. Oczywiście to nic nie zmieni. Nie mogę pozwolić ci zniszczyć tego, co tutaj zrobiłem. Zupełnie nie rozumiesz, co toczy się. Suweren zniszczył Protea. Co tu więcej do rozumienia? Znasz wizję, Szepet. Znasz żniwiarzy. Ich nie można powstrzymać. Nie poświęcaj wszystkiego w imię małych wolności. Proteanie próbowali walczyć i zostali całkowicie zniszczeni. Miliardy zginęło. A co jeśli by się poddali? Czy Proteanie wciąż nie istnieją? Czy poddaństwo nie jest lepsze niż śmierć? Naprawdę wierzysz, że żniwiarze zostawią nas przy życiu? Już rozumiesz, dlaczego nigdy nie rozmawiałem o tym zadaniu. My, istoty organiczne, jednak współpracując ze żniwiarzami, pomyśl, ile istnień można ocalić. Oj, tak. Kiedy to zrozumiałem, przyłączyłem się do Suwerena. Oczywiście miałem wątpliwości i nadzieję, że ten kompleks będzie mógł mnie ochronić. Niczym się nie różnisz od jego innych sługusów. Jesteś narzędziem. Niedługo staniesz się bezużyteczny. Badałem skutki indoktrynacji. Im bardziej Suweren kontroluje ofiarę, tym staje się dla niego mniej użyteczna. W tym leży moje ocalenie. Suweren potrzebuje mnie, bym znalazł kanał. Mój umysł wciąż należy do mnie, przynajmniej na razie. Nie pozwolę jednak, by zmienił mnie w sługę. Jestem jego sprzymierzeńcem. Jesteś widmem! Przysięgałeś bronić galaktykę. Złamałeś tę przysięgę, próbując ocalić skórę. Nie robię tego dla siebie, nie rozumiesz? Suweren wygra. To nieuniknione. Tylko mój plan daje jakiekolwiek szanse. Negocjuję warunki przymierza ze żniwiarzami. Pomiędzy istotami organicznymi a maszynami. W ten sposób uratuję więcej istnień niż ktokolwiek inny. A ty próbujesz mnie powstrzymać. I za to zginiesz. Kurde. Kurde. Pierdzielaj. Co? Nie wierzę, że kajdanowi się nie udało.
Jak mogliśmy go tam zostawić? Alenko wiedział, w co się pakuje. Oddał życie, żeby nas uratować. To powinnam być ja, komandorze. Wiecie o tym. Decyzja nie należała do was, Williams. To ja musiałem dokonać wyboru. Ja... Przepraszam, komandorze. Jestem wam winna życie, ale to ja powinnam zginąć. Alenko był świetnym oficerem. Chętnie bym tam została. Alenko nie żyje. Nie zmienimy tego. Ale jeśli nie powstrzymamy Sarena, jego poświęcenie pójdzie na marne. Tak jest, ser. Ja... Zrobimy to. Komandorze, przepraszam, że przerywam, ale mam pomysł. Myślę, że nadajnik w bazie Sarena był podobny do tego z Eden Prime. Może pomogę ci uporządkować nową wiedzę. Znowu chcesz połączyć nasze umysły, tak? Dobrze, do dzieła. No niech będzie, spróbujemy. Spróbujemy i zakończymy materiał. Proszę się zrelaksować, komandorze. Niech ogarnie... Niesamowite. Nie sądziłam, że te obrazy będą tak wyraźne, tak intensywne. Potrzebuję chwili, żeby zebrać myśli. Zrozumiałaś coś z tej wizji? To sygnał alarmowy. Wiadomość rozesłana po całym Imperium Protean. Ostrzeżenie przed żniwiarzami. Ostrzeżenie, które nadeszło za późno. A co z kanałem? Były tam inne obrazy. Miejsca. Rozpoznaję je. Ilos! Kanał jest na Ilos! To dlatego Saren szukał przekaźnika Mu. To jedyna droga na Ilos. Mm-hmm. Musimy się tam dostać. Nawet o tym nie myśl. Przekaźnik Mu jest w systemach Terminusa. Statki Przymierza nie są tam mile widziane. Podobnie jak widma. Kanał znajduje się na Ilos. Tam właśnie zmierza Saren. Będę na niego czekał, gdy tam dotrze. Saren sprowadzi całą flotę na orbitę Ilos. Bez wsparcia nie dotrzesz na powierzchnię. Musisz ostrzec radę. Potrzebujemy floty, żeby... Przepraszam. Połączenie jest męczące. Muszę odpocząć. Dobra. Skończyliśmy. Rozejść się. Komandorze, niedaleko jest komboja. Mogę nas podłączyć, jeśli chcesz się zameldować Radzie Cytadeli. No wiesz, żeby ostrzec ich przed Suwerenem. Połącz nas, Joker. Powinni wiedzieć. Dobra. Łączę. Komandor Shepard, cieszę się, że wasza misja na Wirmirze zakończyła się sukcesem. Saren jest i tak wystarczająco potężny, nawet bez armii Krogan. Kroganie służyliby Suwerenowi, żniwiarzowi. Tak, widzieliśmy wzmianki w waszym raporcie. Suweren, inteligentna maszyna, prawdziwa sztuczna inteligencja. To dość niepokojąca wiadomość. Jeśli okaże się prawdziwa. Suweren jest żniwiarzem. Saren się do tego przyznał. On się z wami bawi, Shepard. Saren wciąż ma znajomości w Cytadeli. Prawdopodobnie widział wasze wcześniejsze raporty. Te o wizjach i żniwiarzach też. Bardzo możliwe, że Saren próbuje po prostu wyprowadzić was z równowagi. Nasz wywiad nie znalazł żadnych danych mogących to potwierdzić. Prędzej czy później będziecie musieli mi uwierzyć. Popatrzcie na to z naszej perspektywy, komandorze. Uznajemy zagrożenie, jakim jest Saren. Ale żniwiarze istnieją jedynie w waszych wizjach. Nasze decyzje mają wpływ na miliardy istot. Nie możemy działać na podstawie oskarżeń jednostki. Ujojojojoj. Nie bez żelaznych dowodów. Rada nie może podjąć żadnych oficjalnych działań. Dlatego właśnie stworzyliśmy... Jeśli Suweren stanowi zagrożenie, musicie podjąć wszystkie możliwe kroki do jego powstrzymania. Powodzenia, komandorze. Wszyscy wam tego życzymy. No dobrze, a teraz co mam ten? Czekajcie. Wyścig z czasem. Suweren, złóż. No ale...
Ale, kurde. Mapa galaktyki, ale dlaczego mi tutaj nie... Złóż raport. Ale. Kurde, muszę chyba iść do Jokera. Tylko zaraz, gdzie on był? On chyba tutaj był, tak jest. Joker jest, okej. Nie. Komandorze, wybór pomiędzy Alenko i Williams musiał być... Przepraszam, sir. Nie było innego wyboru. Nie obwiniam pana, komandorze, ja tylko... Saren wciąż tam jest, Joker. Nie martwcie się, nie zawiodę. Nic mi nie będzie, komandorze. Potrzebuję tylko trochę czasu. Nic mi nie będzie, komandorze. Kurde. Potrzebuję tylko trochę czasu. Czyż ja muszę stąd wyjść? Kurde. Złóż raport przed Rado, ale... Czekajcie, czy ja muszę iść na ten... Do Rady? Znaczy to, na Cytadelę? Czekajcie, zobaczymy, czy mam jakieś inne możliwości. Chwila. Przekazałem raport do Cytadeli, komandorze. Potwierdzili wysłanie posiłków. Ambasador Udina chce, byśmy zameldowali się w Cytadeli. Rada zbiera floty, aby rozprawić się z Sarenem i jego getami. Wracamy do Cytadeli, Joker. Chcę widzieć Normandię na czele tej floty. Tak jest, sir. Okej. I Cytadela. Dobra robota, Shepard. Dzięki tobie Rada podjęła w końcu jakieś kroki przeciwko Sarenowi. Ambasador ma rację. Jeśli Saren jest na tyle głupi, by zaatakować Cytadelę, będziemy przygotowani na jego przybycie. Wszystkie przekaźniki masy łączące przestrzeń Cytadeli z systemami Terminusa są monitorowane. A właśnie. Ile statków wysyłacie na Ilos? Na Ilos można dotrzeć tylko poprzez przekaźnik MU, komandorze. Jeśli wyślemy tam flotę, czeka nas wojna na pełną skalę. Teraz czas na dyskretne działania, komandorze. Zaskoczenie jest atutem Sarena. Zdemaskowany nie stanowi zagrożenia. Już po wszystkim. To kanał jest największym zagrożeniem. Nie zapominajcie o tym. Saren jest mistrzem manipulacji. Kanał ma tylko odwrócić uwagę od jego prawdziwego planu. Ataku na Cytadelę. Dobra. Prawdziwym zagrożeniem jest suweren. Saren jest tylko sługusem. Nikt nie widział żniwiarzy. Wy znacie ich jedynie z wizji. Nie dokonamy inwazji na systemy Terminusa z powodu jakiegoś snu. Dobra. Jeden statek wchodzący na obszar systemów Terminusa nie wywoła przecież wojny. Będę działać dyskretnie. Odpalenie ładunku nuklearnego na Wirmirze trudno nazwać dyskrecją. Wasz styl, komandorze, sprawdził się w trawersie. Jednak w przypadku Ilos potrzebna będzie większa doza dyplomacji. Sytuacja jest opanowana. Jeśli Saren znajdzie kanał, jesteśmy udupieni. Musimy lecieć na Ilos. Odnoszę wrażenie, że komandor Shepard łatwo się nie podda, ambasadorze. Shepard, to sprawa polityczna. Nie powiem, dzięki tobie ludzkość zyskała bardzo wiele, ale zaczynasz sprawiać coraz więcej problemów. Ty skurwielu! Chcesz nas sprzedać? Że co? Od polityka, komandorze. Wykonaliście swoje zadanie, teraz moja kolej. Zablokowaliśmy podstawowe systemy Normandii. Jesteście uziemieni. Co? Odjebało ci? Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłem, wciąż mi nie wierzysz? Czas na was, komandorze. To już nie wasza sprawa. Rada przejmuje inicjatywę. Z moją pomocą, ma się rozumieć. Komandorze, mam wiadomość od kapitana Andersona. Czego chciał? Żeby się z nim spotkać w klubie Flux. Dobra.
I teraz tak. A weźmiemy sobie może... A niech będzie, albo czekajcie. Może tak? Niech będzie już tak w sumie, dobra. Zaakceptujemy. Pada kompresja. Proszę czekać. Dobra, czekajcie. Zapisano, oficer dowodzący na lądzie. Oficer wykonawczy Presley przejmuje mostek. Dobra, teraz tak, chwila. Czekajcie, na Normandię. Dobrze. Wybaczcie, komandorze. Normandia jest zablokowana. Rozkaz ambasadora. A, dobra, dobra, to dobrze jednak jest ten. To tędy musi iść jednak, dobra. Jak jest zablokowana, to nic nie poradzę niestety. Do akademii. Dobrze, dobrze idę, dobra. Dobra, wejdziemy na górę, zapiszemy grę i oczywiście zakończymy materiał. To dopiero zaskoczenie. Większość kobiet z przymierza służy raczej w jednostkach wsparcia. Nie ma w tym nic dziwnego, chociaż dużo czasu minęło, nim panie dostały w ręce karabin szturmowy albo śrutówkę. Nie sądzę, by ktokolwiek wątpił jeszcze w twoje umiejętności. Ojej, jak to wysoko. Ojej, ojej. O panie, czego tak wysoko tu jest? Czekajcie. Źle. Chwila, dobrze idę? Czy źle? Kurde. To prezydium do... Do... Czy... W okręgach, tak? Czyli muszę iść... Chwila. Tędy. Dobrze idę? Tak, tędy. A, już pamiętam, dobra. A dalej? A, bo to ma, jest ten, winda. No rzeczywiście. Przedstawiciele Exogenii ogłosili, że korporacja zamyka kolonię badawczą na Feros. Powody to ciężkie warunki życia oraz brak cennych odkryć. Dalsze utrzymanie kolonii przestało być opłacalne. A, czyli już tej miejscu wiadomość nie zrobię. Wiadomość pozytywnie zaskoczyła inwestorów. Po jej ogłoszeniu zanotowano znaczny wzrost cen akcji Exogenii. Exogenii. No dobra, no to poradzę. No nic nie poradzę, co nie? Już? Jeszcze kurde leci... Oj. Widzę wysoko, są te okręgi chyba już. Dobra. No dawaj, dawaj, dawaj. Otwieraj. Dobrze, w ogóle idziemy? Dobra. Wiecie co, moi drodzy, sobie pójdziemy jednak już tam, wiecie, w kolejnym materiale jednak. Nie będziemy tutaj przedłużać materiału, co nie tego. I cóż, tu sobie oczywiście w kolejnym materiale, no, pododajemy punkty, sobie porozdajemy i cóż. No i cóż, trzymajcie się, do kolejnego, cześć.